Głos w sprawie audytu w Suwalskim Ośrodku Kultury zabrała dziś Bożena Kamińska, dyrektor tej placówki, posłanka Platformy Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Suwałk. Jak już informowaliśmy, kilka miesięcy temu miejscy urzędnicy przeprowadzili w SOK-u audyt. O wynik kontroli na ostatniej sesji Rady Miejskiej zapytał Grzegorz Gorlo, radny Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydat na prezydenta Suwałk. Mam pytanie do pana prezydenta. Jakie są wnioski pokontrolne wobec tego audytu? Jakie podjął pan działania wobec tego audytu, który pan otrzymał? Czesław Rękiewicz, prezydent miasta, który zabiega o reelekcję, przyznał, że audyt miał miejsce, a urzędnicy wykryli nieprawidłowości. Główne zarzuty, które wymienił prezydent, to zaciągnięcie zobowiązań ponad plan finansowy. Ponadto SOK miał nie wypłacić w terminie zobowiązań wobec kontrahentów. Mowa o kwocie 136 tysięcy złotych. Zdaniem Rękiewicza to miastu chwały nie przyniosło. Utratę takiego w pewnym sensie dobrej opinii, zaufania, bo jeżeli jednostka kulturalna prowadzona przez miasto nie reguluje swoich zobowiązań w terminie, no to po prostu nam to chwały nie przynosi całemu miastu, nie tylko tej jednostce. W efekcie takich ustaleń prezydent nie przydzielił Bożeni Kamińskiej, dyrektor SOK-u, rocznej nagrody. Czesław Rękiewicz poinformował jednocześnie, że rozważa możliwość zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Stosowny wniosek już przygotowano, ale jego wysłanie to ostateczność. Trwa kampania wyborcza, to raz. Jest mi bardzo niezręczno teraz to czynić. Po drugie, sprawa dotyczy nie tylko dyrektora SOK-u, ale również pani poseł. To też jest sytuacja niezręczna. Natomiast fakty są takie, jakie są. Dziś podczas zorganizowanej w SOK-u konferencji prasowej dyrektor odniosła się do całej sprawy. Razem z prawnikiem i księgową wyjaśniali, że SOK nie jest jednostką budżetową miasta, tak jak Zarząd Dróg i Zieleni lub Ośrodek Sportu i Rekreacji, tylko jednostką samodzielną, która posiada osobowość prawną. W związku z tym, jako samodzielna osoba prawna nie podlega kontroli prezydenta w zakresie finansów. Jak wyjaśnili, dyrektor SOK-u sam tworzy plan finansowy i samodzielnie w razie jego potrzeb może go zmienić. Jedyną instytucją, która może stwierdzić, że w SOK-u doszło do naruszenia dyscypliny finansów, jest odpowiednia komisja przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Prezydent ma prawo kontrolować SOK w zakresie dotacji, które przyznaje, wyjaśniła dyrektor. Prezydent ma prawo, żeby kontrolować taką instytucję jak Suwalski Ośrodek Kultury, bo daje dotacje jako organizator tej instytucji. I my w ramach dotacji jesteśmy tutaj uprawnieni do tego, żeby z wydatkowania tej dotacji rozliczać się i przekazywać wszelkie informacje i również podlegać kontroli w zakresie otrzymanej dotacji. To, czy kontrola była tylko z zakresu otrzymanej dotacji, to już jak gdyby jest trochę inna kwestia. Bożena Kamińska zapewnia, że wszelkie wskazówki po kontroli miejskich urzędników zostały wykonane. Co do niezapłaconych terminowo zobowiązań, wyjaśniła, że kontrahenci wiedzieli o zmianie terminu i było w tej sprawie ustne porozumienie. Dyrektor zapewniła, że nie ma sobie nic do zarzucenia i w każdej chwili jest gotowa stanąć przed Komisją Dyscypliny Finansów Publicznych. Nie czuję się zupełnie tutaj winna żadnych niedociągnięć i nieprawidłowości związane z dyscypliną finansów publicznych, tak jak tutaj to zostało przypisywane trochę działowi finansowemu. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli sformułowano taki wniosek, ja ten wniosek widziałam w czerwcu, kierujący mnie jako dyrektora na dyscyplinę finansów publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, absolutnie powiedziałam, że jestem gotowa, żeby stanąć na tą komisję i jakby obronić rację, którą my przedstawiamy w naszych uzasadnieniach, które kierowaliśmy do prezydenta miasta Suwałk. Absolutnie uważam, że to jest jedyna instytucja, która może prawnie i autorytatywnie wypowiadać się, że została naruszona dyscyplina finansów publicznych. Jednocześnie dyrektor wyraziła zaskoczenie, że informacja o audycie spotkała się z zainteresowaniem radnych dopiero 3 miesiące po kontroli. Nie rozumiem, żeby nagłaśniać po 3 miesiącach kontrolę, która tak naprawdę została już zamknięta w sensie takim, że myśmy się do wszystkich zaleceń dostosowali, wszystko funkcjonuje zgodnie z literą prawa i nie mamy sobie nic do zarzucenia jako osoby, które zarządzają tą placówką. Na pytanie, co myśli o całej sytuacji w kontekście wyborów samorządowych, Bożena Kamińska nie chciała odpowiedzieć. Ocenę pozostawiła wyborcom. To ja zostawiam do oceny już naprawdę wyborców, naprawdę. I Państwa. Nie chcę się do tego odnosić. Proszę mi wybaczyć.